Katyń, każdy wie, co oznacza ta nazwa. To taki symbol tego wielkiego ludobójstwa popełnionego na inteligencji polskiej, na elitach polskich. W perfidny sposób, taki okrutny, ci nasi przedstawiciele naszych elit zostali wymordowani. I dzisiaj czcimy, oddajemy im hołd i czcimy ich pamięć, prawda? Bo trzeba pamiętać, bo w pamięci mieści się i tradycja, i tożsamość, i wszystkie wartości, prawda? Zdrowia ci życzę przede wszystkim. Jesteśmy prawnuczkami aspiranta Tomasza Kowalskiego. Zawsze przy takich spotkaniach rodzinnych wspominało się o tej tragedii, żeby o tym pamiętać po prostu, to jest ważne. Tak, też kilka lat temu sadziłyśmy dom pradziadka i stwierdziłyśmy, że skoro jesteśmy starsze, to teraz fajnie by było przyłączyć się do właśnie rodziny katyńskiej i zacząć brać udział w wszystkich spotkaniach i akcjach organizowanych przez społeczność. No, na pewno to jest coś osobistego, bo to jest historia związana bezpośrednio z rodziną. Ale myślę, że przede wszystkim to jest taka sprawa, która dotyczy wszystkich Polaków i to jest tragedia. Jeśli nie będziemy pamiętali o historii, to na pewno nie będziemy do końca Polakami. To też myślę, że wynika nie tylko z szacunku, ale też z troski o kolejne pokolenia, żeby uczyć, że trzeba szanować ludzi i robić wszystko, żeby więcej do takich tragedii nie dopuścić, żeby coś takiego się nie powtórzyło. Moim zdaniem jest ta pamięć o Katyniu dlatego ważna, że właściwie bardzo długo nie można było, około 50 lat, mówić o zbrodni katyńskiej i tu jak ważny jest ten przekaz rodzinny i ta pamięć o pomordowanych, która była w tych rodzinach pielęgnowana. Pokolenie dzieci katyńskich odchodzi, ale te działania podejmują kolejne pokolenie, pokolenie wnuków, prawnuków, także cały czas organizacja, takie Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich na pewno będzie pamiętało i będzie pielęgnowało pamięć ofiar zbrodni katyńskiej.